Hejka, hejka, witam was serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj pojedziemy z Martą do dentysty piłować jej zęby. Ja mówię mojemu mężowi, jaka różnica, a mój mąż, gdzie? Nie? No gdzie? No gdzie, widzicie? Macie 3 sekundy. Tik, tak, tik, tak, tik, tak. Idzie ta różnica? Ale mi nie podpowiadałaś. Tak, słyszałam, że Krzyś już wam powiedział, co dzisiaj robimy. Tak. Jedziemy piłować moje przednie zęby. To jest bardzo ważna czynność, żeby to się wszystko tam ładnie scaliło, żeby zęby zyskały miejsce i mogły się dalej równać. Jestem ciekawa, czy to jest nieprzyjemne, bo ma to, ja to kiedyś miałam. To jest taki mini papier ścierny, tylko teraz są do tego maszynki, kiedyś robiono to ręcznie. Także ja już miałam zęby kiedyś piłowane przy okazji aparatu ruchomego, jak byłam dzieciakiem. Natomiast teraz są jakieś maszynki, które tak szybko i jestem przerażona. Mam nadzieję, że nie będzie bolało, a jak mi powiedzą, że będzie bolało, to ja chcę znieczulenie. Ja bardziej się zastanawiam, czy to spiłowanie będzie na tyle mocne, że będziesz miała szpary między zębami teraz, dopóki się nie złączą. No też jestem ciekawa. Czy to będzie takie piłowanie, którego nie widać i to jest takie, wiesz, mikroskopijne, że po prostu te zęby muszą się zmieścić. Czy to będzie tak, że będziesz miała takie przerwy mocne? No też jestem ciekawa. Każdy ząb osobno. Do Mikołaja zobaczyć, czy się obudził. Czy pan się obudził? Kto tam jest? Cześć. Obudziłeś się? Jak tam? Mój synku. Co to, binga masz? Spaj z bingiem? Bam! Butelka ci spadła. Tej buziaka. Poranny buziak, pczółko. Cześć! Tak, i kuś, pojedziemy na wycieczkę. Jest bardzo zimno. Już byłem odśnieżyć samochód. Czas zabrać się za odśnieżenie auta. Już go wczoraj odśnieżałem, więc dzisiaj nie ma źle. Nie wiem jak u was, u nas jest lodowato. Wszędzie pełno śniegu. Akurat teraz tutaj to może tak nie wygląda dużo. Ale jest lodowacie. Ile mamy? Minus 6 tylko. Odczuwalna to jest chyba minus 20. O, dobra. Odpalmy go. Zobaczymy. Hello, Ding Ding Pie. Hello, Ding Ding Pie. Kocham to auto. Kocham to auto. I jego odpalanie. Jak widzieliście? Pizga złem. Ciekawostka na dzisiaj. Wiecie, że ja chyba do 16 roku życia nie wiedziałam, co to jest? I zamawiałaś tu jedzenie? Nie, no aż tak nie, bo nie wiedziałam, czy mogę. Ale więcej sobie otwórz. Brawo! Ała! Ale on ma specjalnie taki kształt, żeby wrzucać z samochodu, widzisz, że tam, no, że tak, ten, no. Mądre, to jest bardzo mądre. Tak. Zamówiliśmy sobie mafiny, pyszne mafiny są, z kurczakiem. Jakie mafiny, kochanie? Kajzerki. Tak. Drugi raz mówisz mafiny. No nie wiem, o co chodzi z tymi mafinami. Proszę, kochanie, to dla ciebie, muszę aparat zdjąć. Dobrze, sobie wzięłam szczoteczkę do zębów, Mikołaj też tam coś suwa. Szkoda, że w ofercie śniadaniowej nie ma oferty klasycznej. To się od tylu lat nie zmieniło, nie? Kurde, też bym chciała być taka stała w przekonaniach. Dobrze, my jedziemy dalej. Przystanek zaliczony. Jemy. Pokażę wam jeszcze, jak to pięknie wygląda. Narobię wam smaka. Pyszota, naprawdę świetna. Najlepsza jest kurczak. Poziom fluoru został niebezpiecznie podniesiony. Wyrzut. Czasem nie wierzę w to, co ty robisz. No i teraz włączasz awaryjne. O, Jesus. A po co jedziemy do IKEA? Możemy jechać do IKEA, tylko pod jednym warunkiem. Na zupę. Nie, chcę zupę. Ja, pod jakim warunkiem? Jak tam jest ton? Szyni mi, szmryj, szmryj, szmryj.
Co tam jest? Szymisz, szymisz, szymisz. A ja nie wiem, co tu jest. To obrotowa półka. A nie ma, nie ma. Nie ma. Tego nie było. Nie ma tego. Mówiłam to. Dobrze. Ale mam wielką rękę. Prawie jesteśmy, prawie dojechaliśmy. Jak zwykle powiedziałam, że ja tędy w życiu nie jechałam. O, przepraszam was bardzo. No nie żartujcie, że... A nie, to już takie było. Boże, myślałam, że udupcyłam szybę. A to już takie było. Jedziemy do Lidla? Która jest godzina? Za 15. Idealnie, żeśmy się wyrobili. To co, idziemy? No nie wiem, jak mam Mikołaja wyciągać z tego auta, to mi się bardzo nie chce. To nie jadę. Nie, olej to. To będziemy siedzieć w aucie? Nie wiem. Przynajmniej 10 minut, no bo nie będziemy tam tyle, 20, pół godziny tam będziemy siedzieć poczekali, nic, że zwariują. Nie, zwariujemy. My, Mikołaj, oni, Myślałem, że Mikołaj zaśnie. No, byłoby dobrze, ale... A jak będzie jeszcze jakieś opóźnienie, jak czasami jest, to... No, ale nie mogę tam się spóźnić. Czekaj, w Rossmanie chciałam coś kupić. Coś miałam do kupienia w Rossmanie, więc myślałam, jak będę, to kupię. A tu jest Rossman. Wolałbym. Dla matki z dzieckiem. I tatki z dzieckiem. Starych filmów. Ja się cofnęłam wczoraj właśnie z mężem, bo jeszcze rozmawialiśmy i cofnęliśmy się do starych filmów, gdzie było to tak strasznie widać. Nawet nie wiedziałam, bo ja zawsze miałam wrażenie, że ja mam mało widoczne dolne zęby. Okazuje się, że wcale nie. Jeszcze góra jest na etapie przesuwania zębów bocznych, czyli piątki, czwórki. Teraz? Teraz jesteśmy dokładnie w którym miejscu? 30, tak? 30. Tak. 30. Przednie zęby, które najbardziej gdzieś tu wizualnie widać. Aha. Ten się w ogóle cały skręca tutaj. Tak. Mój mąż ma taką sytuację, że on ma jednego zęba tak cofniętego. Co tu te największe zmiany, jakie mogą być, to jest może poszerzenie w okolicach z tych właśnie zębów piąty, czwarty, trzeci spowoduje, bo tam z tyłu powinno już być przerwa pomiędzy górą a dołem, czyli mniej więcej taka, a kontakt jeszcze wciąż gdzieś nam na czwórce. Aha. Ale jak te zęby pójdą, to powstanie przerwa taka po całej długości pomiędzy górą a dołem i finalnie ten zęb się zamknie. Stripping? Stripping, dobrze. Starał się nauczyć, jak próbowałam nauczyć się tego wyrazu, jak dzwoniłam do was i to się mówiła, że będzie przecieranie zębów, takie piłowanie zębów. Stripping, tak, pani Marta. Faktycznie błyskawicznie. Czyli mogę dzisiaj, tutaj tak idę, zrobię skali i tak dalej, ale można będzie zmienić, nie? Nie, idealnie wszystko pasuje, powoli widzę, żeby cokolwiek szło nie tak. Wszystko idzie zgodnie z planem. Bardzo chciałbym, żeby to się skończyło w 46 tych 8 tygodni, żeby to wszystko wyglądało idealnie. Myślę, że tam może być jeszcze jakiś dodatkowy zestaw, ale to, że na dzień dzisiejszy do tego momentu wszystko szło zgodnie z planem i wciąż idzie zgodnie z planem, to na pewno jest tak. Nie no, ekstra. Znaczy dla mnie hitem tego leczenia absolutnym jest to, że tak wszystko widzimy krok po kroku. To jest niesamowite, no nie? Że człowiek wie, jak to wszystko poleć, tak jak teraz, no nie? Ten element, który miał być tam piłowany i od razu co do... Wszystko było sprawdzone, zwymiarowane, finalnie sprawdziłem, czy tyle, ile trzeba było pozyskać, tyle pozyskaliśmy. My już wracamy. Słuchajcie, konkluzja z tego wszystkiego jest taka, że za kolejne 10 tygodni ja już mam mieć
praktycznie prosty zgryz z przodu, że wizualnie on już będzie całkowicie inaczej. Wiadomo, że to już tam będzie jeszcze kosmetyka kolejne tygodnie. Natomiast za 10 tygodni ja będę się do was tutaj uśmiechać już z prostymi w miarę zębami. Widziałaś to na ekranie? Tak, widziałam. Za 10 tygodni już? Tak, za 10 tygodni. Jeden to się mi praktycznie musi o, nie wiem, 60 stopni obrócić. Ale co ty gadasz, za 10 tygodni? Tak, ale to niemożliwe jest. Przepraszam, że nie wierzę jeszcze. Jak zobaczę, to uwierzę, jak większość pewnie z was, którzy oglądają. Byłam zachwycona. Wizualnie bardzo ładnie to wygląda. Ale bardzo serio? Ładnie. Za 10 tygodni? Tak, no wiadomo, że one jeszcze nie będą idealnie proste, tak jak efekt finalny, no, który ma być, bo tam jeszcze jest potem 8 kolejnych tygodni. Natomiast za 10 tygodni ja już mam mieć w miarę proste. Dla mnie to już są ultra proste zęby, nie? Zostało 18 tygodni do końca? Tak. Co ty znaczy do tego zaplanowanego leczenia, ale mamy, że możliwe, że będzie jeszcze jedna partia nakładek, żeby to wszystko idealnie spiąć, no nie? No. Ale to wiedzieliśmy o tym na samym początku i to też jest w cenie leczenia, więc tutaj się tym zupełnie nie przejmuję. Natomiast zostałam pochwalona za to, że dobrze noszę aparat, jeżeli chodzi o czas w ciągu dnia i dlatego idziemy cały czas zgodnie z planem. Powiedział tutaj doktor, że nie ma żadnego poślizgu, jest nawet lepiej, ciutkę, lepiej się zamyka cały zgryz niż zaplanował, więc jestem... Super! No super, ale 10 tygodni? No. Daj mi tego przeżyć, że za 10 tygodni, czy to nie jest daleko 10 tygodni? Tak. 10 tygodni to przecież jest ile? 4? No 2,5 miesiąca. 2,5 miesiąca. I co, ty teraz jest luty, marzec, kwiecień, w maju będziesz miała prosty... Na moje urodziny? Napatrzcie się na moje krzywe zęby! Szał. No zobaczymy, no zobaczymy. Bardzo chcę w to wierzyć. Nie, po prostu w ogóle mega czat. Bardzo pozdrawiamy osoby, które spotkaliśmy w Royal Dental, które trafiły do Royal Dental dzięki nam. Będziecie na maksa zadowoleni, bo był i chłopak, i dziewczyna. Będziecie naprawdę super zadowoleni, bo miejsce jest rewelacyjne, doktor jest wspaniały, leczenie jest perfekcyjne. Tyle z mojej perspektywy. No to super, ale to, no czy jest to możliwe, no bo jak się tak, ten dół tak się wyprostował, nie wiadomo skąd, nie wiadomo kiedy, no nie, bo to... Ja to, mam to nagrane, jaki ja miałam krzywy dół! Krzywy Jezus, dół. Strasznie krzywy dół, ja sobie nie zdałam sprawy. Ale widziałaś to jeszcze na tym jego tam komputerze, tak? Tak, tak. Zrobiliśmy porównanie, wiesz, no, tego jak to było przed, na początku samym leczenia i jak to jest dzisiaj. No to jest abstrakt. I ja pamiętam, że ja na poprzedniej wizycie mówiłam, że o, jakie będę miała proste dolne zęby, o coś tam. A tu człowiek, wiecie, idzie to etapami, kroczek po kroczku, powolutku i przyzwyczajamy się do tego efektu i mamy wrażenie, że on taki już jest, tacy jesteśmy perfekcyjni. A to się okazuje, że wcale nie. Że dzięki komuś jesteśmy tacy perfekcyjni. I to jest osoba, dzięki której ja stałam się lepsza. Zaraz powiem. Tak, tak. Dziękuję. Ale super, powiem ci. Za 10 tygodni będziesz miała, jeśli twoja góra będzie wyglądać jak twój dół, no, za 10 tygodni, to będzie szał. Będzie szał. Rewelacja. Jestem tak zadowolona, że wybraliśmy to leczenie. I nikomu sobie nie dam nic złego na to powiedzieć. Naprawdę, nikomu sobie nie dam na to nic złego powiedzieć, bo ja widzę, jakie są efekty i widzę, jakie to leczenie jest dla mnie przyjemne. W ogóle nie jest inwazyjne, ja nie mam problemu, po prostu ściągam sobie aparat, zjadam, zakładam aparat, nie ma, że mnie coś boli, że mam jakieś afty, że mam jakieś rany, że coś mi się poluzowało, jakiś drut mi wystaje, ani razu nie było sytuacji, że mi się coś złamało, attachment się odczepił, tfu, odpukać, bo to zawsze tak jest, nie? Bo tego się martwiłam, pamiętasz moje pytania, a jak mi się złamie ten aparat, a jak mi się to mi odpada, w ogóle wszystko. Wiecie, takie, no, teraz dla mnie już bzdurne pytania. Człowiek się przejmuje takimi rzeczami na samym początku, no a okazuje się, że zupełnie nie ma po co się przejmować, bo wszystko jest super. Weszliśmy do ten i najpierw rozmawiamy z Wicką, potem z widzem i wszyscy znamy się kopę lat się wszyscy, no fajnie, fajnie, bardzo nam miło i bardzo pozdrawiamy. Fajnie. Zawsze jak sama, taka naładowana pozytywną energią. Fajne miejsca, z dobrą energią. Lubię takie miejsca. Takim miejscem jest też nasz dom.
chcecie? Nie ma za co. Przychodzicie do nas, pozytywna energia, jest dobrze, jest fajnie, od razu czujecie się lepiej, macie chęć do życia, o to chodzi. Tak się mamy wzajemnie nastawiać. Pomimo tego, że każdy z nas ma problemy, przerąbane, ciężki dzień i tak dalej, to nie, trzeba dobrze myśleć. Trzeba mimo wszystko tym problemom stawiać czoła z uśmiechem. To jest najważniejsze. Chociaż czasami jest mega trudno, my doskonale o tym wiemy. Tak. Ale nie wolno. Zgadzam się z tobą. 100%. Nie wolno się poddawać, nie wolno się załamywać, trzeba przejść do celu. Tak jak małe dziecko, nie? Tak jak Mikołaj. Przewróci się, wstaje, idzie dalej. Tak. Nawet nie płacze. A czasem łzą, ale idzie dalej. Ale idzie dalej. Wyciąga kamyczki z rączków. I idzie. A to kto? Chwileczkę. Słucham. Dzień dobry. Tak? Zapomnieliśmy czegoś. O matko. Czego zapomnieliśmy? Chyba przy następnej wizycie. Bo już jesteśmy kawał drogi. Pasty nie wzięliśmy. A, to przy następnej, to. Do zobaczenia. Wzajemnie pozdrawiam. Tyle było wszystkiego, że w końcu żeśmy zapomnieli. Ale ty wziąłeś tego paragon chyba. No. No nie? I wychodząc w internet, to zawsze trzeba się liczyć z hejtem. I z tym, że każdy jest mądrzejszy. To tak, jest tak zawsze. Tak, zawsze tak jest. Czyli my coś robimy, tylko my jesteśmy już do tego przyzwyczajeni. A ta, czasami tacy, można powiedzieć, świeżacy mogą się, wiesz, bardzo tym przejmować, no nie? No my się przejmujemy, no kurde, to nie ma co się ten, tylko staramy się tym nie przejmować. Ale już nie tak jak na początku. No może nie tak jak na początku, ale ostatnimi czasy mieliśmy ciężki czas, bo przejmowaliśmy się, braliśmy za bardzo do siebie, dostajemy, wiesz, nie wiem, no 1000 pozytywnych komentarzy, zdarzy się jeden hejt i my będziemy go rozpatrywać i nad nim się jakby skupiać i on po prostu całe błękitne niebo nam przysłoni, ta jedna chmura zasłoni akurat słońce, wiesz o co chodzi? No nie? Pomimo tego, że jesteś już nasmarowany cały olejkiem. Tak. Wychodzi. Przyszedł wiatr, piasek, szczelił ci w twarz i tak wracasz do domu. Kurwa, nie wiesz, co masz ze sobą zrobić. Przez jednego hejta, wyobraźcie sobie, jak będziecie pisać następny raz hejta, to się zastanówcie, czy chcecie go na pewno napisać. Wyobraźcie sobie Martę w piasku. Nasmarowanym olejkiem. No. Skoro już wszyscy wiemy, jak działa hejt, dotarliśmy do sfery, będziemy coś jeść, a potem pojedziemy do Figloraju. Jadła cheeseburgera ta laska. Można poprosić stopień wysmażenia. Tylko wzięłam mocno wysmażone. Następnym razem weźmiemy trochę mniej.